Welcome to all of you. Today I have a little surprise, a quiet surprise. Witam wszystkich. Mam dzisiaj taką małą niespodziankę. Właśnie widzę, że moje tutaj modelki zaczynają się bawić jak dzieci jakimiś tam roletkami. No dobra. To są, to, no już się coś popsuło? No nie, świetnie. Nie ogarnęłam systemu. No to drogie panie, powiedzcie mi tak, bo głównie po to was tu zaprosiłem, żebyście mi powiedziały, czy to jest komfortowy samochód, czy z tyłu jest wygodnie, no bo sam tego nie mogę sprawdzić. No. Zacznijmy może od tutaj zawodowej stewardesy, to właśnie widać, która umie się obsługiwać tylko w samolocie różnymi rzeczami. Gosia, powiedz. Ja uważam, że jak na 110 tysięcy, to tu jest mało miejsca. What? Znaczy, to jest dobra, no to twoja opinia, w porządku, ale no, nieważne. My jesteśmy we trzy, z czego Alicja jest bardzo szczupła. Dokładnie. No to dlatego usiadła w środeczku. No tak, ale dotykamy się rękami, uważam, że powinno być trochę więcej miejsca, chociaż na nogi jest całkiem sporo. Ale Gosia, nie zapominaj, że to nie jest minivan, ani jakiś taki, tylko to jest normalne kombi rodzinne, czy... No to... Dobra, a mogę zobaczyć, ile tu macie miejsca? Tu jest dużo miejsca na nogi. Jest i odra nam się dotykają. No to tak miło. Sympatycznie, dotykać się bederkami. Dobra, ale powiedzcie mi tak, gdybyście miały tak jechać, no dajmy na to 300 km, stąd do Rzeszowa na przykład ruszamy, to czy byście się bardzo męczyły? Może od Ani, która tutaj ma... Dałoby radę spokojnie, tak? Dałoby radę. A Alicja? Alicja, powiedz, czy... Dałoby radę, tak. Alicja, powiedz, czy to oparcie, bo wtedy jak cię pytałem, to mówiłaś, że było twardo. Znaczy, to jest prawda? Teraz, tak jak siedzisz, czy naprawdę jest tak twardo z tyłu? Zdrowo. Znaczy, no jest, to jest bardziej twarde niż w innych samochodach, mam wrażenie. No dobra, ale w sensie tak twarde, że to cię uwiera? Nie, mogłabyś tak jechać i dałoby radę. Też kto co lubi, nie? Niektórzy mnie denerwuje profilowanie. To samo miałam powiedzieć, bo jeżeli siedzi jedna osoba i sobie usiądzie na środku, to jest spoko. A jeżeli siedzą trzy, to ja muszę być trochę przesunięta w tę stronę i to wchodzi mi w plecy. To bardzo cenna uwaga, właśnie dlatego was poprosiłem o taki test, bo ja sam... To jest moim zdaniem lepiej, bo była Ja tutaj mam jeszcze całkiem sporo miejsca. Czyli boczek jest, sam, tak? Tak, boczek. Bo tu jest niepotrzebnie to profilowanie. Bo my tu mamy całkiem sporo miejsca, ale ja się nie mogę przesunąć w tę stronę, dlatego że jest tak wyprofilowane, że po prostu zjeżdżam. Okej, rozumiem, czyli po prostu... Tylko nam się stykają biodra i... Właśnie. Tak. Więc gdybym siedziała tutaj, to uważam, żeby było całkiem sporo. No to na pewno gdyby jakiś tam pan siedział z tyłu, to nie narzekałby, że się styka biodrami z kobitkami, ale wam mogłoby to trochę doskwierać na dłuższą trasę. Dobra, i powiedzcie mi jeszcze jedno, czy jak już tak... Właśnie, te roletki są fajne, prawda? Jak ty to zamontowałaś? A teraz tu, brunetka jest, a tu mamy blondynkę. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi pani... Pięknie. Ja to chciałam włożyć jakoś. Tak, to trzeba zaczepić. Dobra, i to wam się podoba, prawda? Że jest takie, no, jest taka prywatność. Roletki spoko. Roletki spoko. Dobra, a powiedzcie mi, czy taki kolor tapicerki, w ogóle ten samochód, bo... Biały jest niepraktyczny. Jak to się teraz wiem. Biały? Ładny, ale jest niepraktyczny. Cóż, zaraz coś rozleci, ale nie, dlatego jest. Nie wpuszcza się trzech kobiet do samochodu. Dobra, teraz wszystko jest dobrze. A to nie jest biały, Ania, to jest właśnie, taki... Bo to... Jasny jest niepraktyczny. Jasne. Dlaczego niepraktyczny? No popatrzcie tak. Tutaj już. Ale czekaj, podłoga jest przecież czarna. Pan, dziewczyny. Ale wystarczy coś zjeść z tyłu i nie dosyć, że to nie jest skóra, więc to się nie dopierze, tylko to od razu wchodzi tak naprawdę. No są ślady już, ja wiem, że są ślady, to nie jest czyste, ale... No dobra, ale czarne wygląda z kolei jak smutne strasznie, jest takie depresyjne wnętrze. Nie? Nie, powiedziałabym, że eleganckie. Poza tym jakby siedzenia to jest jedno, a obudowa cała samochodu może być wtedy jasna i ta obudowa nie musi się tak szybko brudzić jak siedzenie. Czyli ogólnie stwierdzacie, że taka tapicerka jest chybionym pomysłem, szczególnie dla rodziny, bo zaraz będzie brudna. Tak, ja się z wami zgadzam, ale gdyby wziąć jasną skórę, to skórę łatwo do... Ale skóra się przykleja do ciała, jak siedzisz w sukience, przykleja się do ciała. No ja nie siadam w sukience. No, właśnie, dlatego was zaprosiłem. Tak, przyklejasz się. Tym bardziej jeszcze, jeżeli to by była skóra i to byłby samochód rodzinny, to dzieci zawsze mają jakieś krótkie spodenki czy cokolwiek i to wszystko się przykleja. I wtedy co z tego, że się ma skórę, skoro i tak trzeba wykładać tu koce i to wygląda po prostu tandetnie. No i co, plusy, minusy i gdzie tu znaleźć jakiś... No więc tak, ogólnie chciałem was tylko tutaj zaprosić po to, żebyście powiedziały, czy jest wam wygodnie. Nie dość, że zjechały, nie dość, że te laski, te kobitki zjechały cały samochód, powiedziały, że jest ciasno, za drogo, jazda jasna, ta witerka się brudzi, biodrami się stykają. Słuchajcie, nie kupować tego szrotu, to jest samochód roku 2015, ale serio? Te trzy... Jestem zaskoczona, ale niestety. Podoba... na przykład to mi się podoba. A nie zauważyłaś z boku wielgachnej czcionki na drzwiach i na całym boku, że 2015 samochód roku, Gosia? Miałam otwarte drzwi, jak wchodziłam. Aha. I klimatyzacja to jest całkiem spoko. To powiedzmy, że tak nie zjechałyśmy do końca, ale... No teraz się próbują tutaj Nie, ale ja bym nie kupiła go. Za tyle pieniędzy to... Nie, no oczywiście, bo to nie jest taki dla kobiet stworzony samochód, ale... No, ale to ma być dla rodziny, tak? Więc to średnio rodzinny jest. Średnio rodzinny, ale dlaczego średnio rodzinny? No właśnie przez to wszystko, co powiedziałyśmy. Jasna tapicerka, jeszcze w dodatku nie skóra, więc to się brudzi. No tak, to ja to się zgadzam, dobrze. Źle wyprofilowane siedzenia, także jak zjeżdżamy... One są dobrze dla dwóch osób, dla trzech już nie. No właśnie, a mi chodzi o to, czy ten samochód jest fajny dla trzech, dlatego was zaprosiłem. Na trzech, spoko. Czyli
Dobra, to się wytnie. Dla trzech w sumie, czy dla trzech z tyłu? Dla trzech z tyłu, dla pięcioosobowej rodziny. Dla trzech w sumie w samochodzie, tak. Dla parki, to wtedy. No dla trzech w sumie w samochodzie to nawet miniaturowe miejskie wozidełko będzie spoko, to właśnie chodzi o pięć osób. Dobra, kobitki, także ogólnie roletki wam się podobają, tapicerka jest do bani, trzeba by wymienić. Dla, żeby kupować samochód dla roletek, to trochę kiepało. Nie, no to tylko szukamy jakichś pozytywów, to przecież wiadomo, że... Czemu to się tak wyróżnia? Bo ja też to skrytykowałam, że tutaj są takie dwa materiały i to w ogóle wygląda jak taka tapicerka. Czy takie babcine trochę, no, takie oldschoolowe? No bo nie, taki to, jest... to nie jest problem. Większym problemem jest to wyprofilowanie. Słuchajcie. Mnie już drapie w tyłek, idę z tyłu. Słuchajcie, to tego nikt nie słyszał, jakby co? Bo ja nie będę się bawił wycinanie każdego. Pamiętajcie, że to jest samochód roku. Nie słuchajcie tych kobiet, bo... Jest to samochód roku, ale nie naszego. Trzymajcie się, dobra. Pozdrawiamy YouTube'a. Tak, pozdrawiam. A teraz poczekajcie, kobity, jak już w środku tak powiedziałeś, no to popatrzcie, jak to wygląda na zewnątrz. No. Dobrze się trzaska drzwiami. Właśnie one same się zamykają, zobaczcie. No, to stewardesa. No dobra, a jak z zewnątrz wam się podoba? Kombi jak kombi. No to świetny komentarz. No. Ja kombi nie lubię, więc... Znaczy, praktycznie dla rodziny, ale... Nie, no nie jest złe, no ujdzie. Ujdzie, tak? A z przodu jeszcze? No Ania, jeszcze z przodu nie widziałaś, to... Nie ma to jak... No, designu prostu to nie ma, ale jest taki klasyczny i w miarę uniwersalny. Właśnie, czyli nie ma żadnych takich nieprzyjemnych, no, designerskich sztuczek. Nie jest to, multipla, no okej. Okay. No to ale, piękny komentarz. Ania, bez kryptoreklam tutaj, ale ma nic w tym podwozie, więc chyba kiepsko z krawędnikami. Wiesz co, a propos podwozia, to akurat ten samochód nie ma tak niskiego podwozia, jest zawieszony dosyć dobrze, ale ty latasz samolotami, więc ty ciągle jesteś wysoko nad ziemią. Więc no to nie przejmuj mi się, to tylko pies. Dobra. Słuchajcie, tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją, także może pożegnacie się panie z widzami. Cześć, jeszcze na koniec a propos męża, bo właśnie to przyszło tak mi do głowy. Może powiecie, czy macie narzeczonych, albo jesteście, czy macie już mężów. Ania, pokaż. Bo jak moi widzowie będą się zastanawiać, to tylko pani w środku rozumiem, że jest zajęta już tak na poważnie. Jest szczęśliwą mężatką. Tak, jest. Jest szczęśliwą. Ale nie szukamy internetu. Oczywiście, oczywiście. A świetnie się spisują, jeszcze potrzebujemy tu modela. Dobrze, no to do zobaczenia. Do zobaczenia.